Dawno już nie robiłem teściku. Kalibracja. Pomiarek. Jeszcze raz. Sprawdźmy w innym miejscu. Powtórzmy. Dziękuję. Teraz wezmę to, skalibruję, umyję urządzenie i sprawdzimy żeberko. Ok, teraz żeberko. Mamy GOST, mamy kalibracja. Zróbmy powtórkę. Czekajcie. Przewróciłem na drugą stronę. Tu wbiję, żeby nie było. Mniej niż 10. Zobaczcie, że nigdzie nie nakuwałem wcześniej, żeby sprawdzać. W drugie miejsce. Co tu mi jeszcze zostało? Czekajcie, muszę teraz szponder wołowy. Tylko jestem sam, muszę sobie umyć urządzenie, zaraz się połączę. Teraz sprawdzimy szponderek. Mamy kalibrację. Tu wbijemy. I zrobimy pomiarek. 20. Powtórzmy. Wołowinka to raczej zawsze wychodzi lepiej niż świnia. 19, czyli tak samo. Zobaczcie, naciskam, żadna woda z tego nie wychodzi. Jak i ze świnki. Kupiłem, powiem, że drogo, bo kilo takich żeberek kosztuje 12 funtów, jak się nie mylę. Nie wiem, tutaj gdzieś miałem cenę. Czekajcie. Gdzieś tutaj mam zapakowane i są ceny. Aha, tu jest kiełbaska. Tutaj, o tak, tu tak samo. Tych żeberek też kosztuje 12 kg. Ale sami zobaczcie, to jest zapakowane. Normalny papier. Normalną reklamówkę. Tam są następne żeberka. Jeżdżąc, szukając farmy do chodzenia z wykrywaczem, zobaczyłem właśnie na internecie, że jest taka farma i właśnie, że sprzedają niby swoje lokalne albo od lokalnych gospodarzy mięso. Mówię, zajadę, sprawdzę. Już nie będę szedł do żadnego sklepu, żeby kupować. I tak jak widzicie. Czekajcie, przetrę. Jeszcze raz zobaczymy tą świnkę. Czekajcie, wyjdę. Ilościk, kalibracja.
bo to świnka, świnka raczej jest najdłuższa. I już. I o co chodzi? To jest rodzinna angielska farma, tak samo ich sklep. Dam zdjęcia, zaraz zobaczycie, to jest w okolicach Brentwood. I co oni mówią? Nigdy w życiu nie kupią mięsa od Schmidtfielda, czyli od swojej tutaj wielkiej angielskiej firmy, bo oni wiedzą, co to jest Schmidtfield. Kupują w Europie, ale kupują od swoich jakichś tam, jak oni to mówią, wiesz, nie, oni nie powiedzą od kogo dokładnie, ale od, na pewno nie od Schmidtfielda. Świnie, nie wiem czy będzie na zdjęciu, bo tak krępowałem się trochę chodzić po sklepie i robić zdjęcia. Czekajcie, usiądę sobie. Krępowałem się troszeczkę chodzić i pierwszy raz przyjeżdżam do sklepu i latam z aparatem i robię zdjęcia, ale tak z ukradka zrobiłem. Na pewno polecę, na pewno dam adres, nie mam żadnego biznesu. Poprosiłem o pozwolenie o chodzenie z wykrywaczem, kazali dać parę dni na zastanowienie się, to jest tak normalne, u Anglików nigdy nie ma, że od razu ci pozwolą, trzeba jeździć, flaszki stawiać, no ale może jak filmik zrobię dobry, to może i pozwolenie dostanę. Ale to nie o to chodzi. Takie mięso tu u nas w sklepie na pewno bym kupił więcej niż za połowę ceny, to co płaciłem tam. Ale sami mnie mówi, jak ja komuś mówię, kurka, nie jedz tego, nie jedz tych parówek, albo nie jedz tego dziadowskiego, to mówicie, a co ty jesz? Ja mówię, no ja nie uniknę tego, że nie, cały czas na 100% będę kupował w miarę zdrowo, ale staram się. Staram się nie kupować w tych marketach Schmidtfield jedzenia, z Polski, z polskich ferm, z polskich 11 ferm, jakie ma Schmidtfield w Polsce, się tym chwali, że ma 11 farm, w tym 6 w Rumunii, czyli w dwóch krajach, gdzie jest największa korupcja, gdzie politycy biorą w łapę, aby ten hajs, szmelc, tą truciznę hodowali bez żadnych badań, bez niczego, i sprzedawali. Jak i w Polsce, tak samo i tu przywożą do Anglii i te wszystkie pasieki są tym zapełnione. Takim żarciem. Także tyle. Dawno nie robiłem, ale jeżeli coś jest dobrego, warto o tym powiedzieć, warto to nagłośnić. Także jakby ktoś tutaj w okolicach, pracują tam Polacy przy rozbiorze mięsa, jeżdżą, zakupują mięso, właśnie mówili, że wczoraj byli po świnie. Świnie chodzą normalnie, jak tutaj w Anglii widzimy, normalnie na polu. Pasą się, mają takie budki. Zrobię zdjęcie, to zobaczycie. It's a mainstay of our business. We're always trying to keep one step ahead. We're always looking at, you know, stress levels of animals, how the best way to handle, move, treat them. If we have high welfare standards, we're going to get the production. The higher the welfare, the better the production. It goes hand in hand. We run individual farrowings, so there's one sow per arc. Basically, we can look after them better as individuals rather than in groups. Tell me about the health and the welfare of the piglets. Ciąża to dla świń okres nieustających przygotowań do macierzyństwa, ale nie tutaj. Tutaj wszystkie naturalne instynkty zwierząt poświęcono w imię wydajności. Ciężarne lochy trzymane są w ciasnych klatkach w czasie trwania każdej 5-miesięcznej ciąży, a ciężarne są prawie całe życie. Zmiana następuje jedynie, kiedy rodzą i karmią swoje młode. Wtedy są przenoszone do tak zwanych kojców porodowych. To zakład przemysłowego chowu świń w Żeńsku.
kojce porodowe przemieniają matki w maszyny do karmienia, odbierając im jakąkolwiek szansę na bliskość z małymi. To miejsce jest jeszcze ciaśniejsze niż stanowiska indywidualne i również pozbawione ściółki. Także ten Polak mówi, że zapewnia, że oni byle dziadostwa nie kupią, żadnego jedzenia nie mają w workach, wszystko jest takie świeże, krojone, mają swoje chłodnie i jest możliwość zamówienia u nich połowę świni. Także już będę szukał chętnych na połówkę i bierzemy całego kabana. W domu się rozpracuje i będziemy mieli swoje jedzenie. Także dzisiaj wziąłem tylko na próbę, żeby po prostu sprawdzić. No i sami widzicie, maszynka nie kłamie, w końcu świeci na zielono, tak jak powinna. Ale wolę zjeść mniej tego, aniżeli miałbym nakupić z dwie reklamówki dziadowskiego mięsa z tak zwanego polskiego, albo nie daj Boże, duńskiego, bo to nie ma, to tylko jest nazwa państwa, a syf jest ten sam, bo są karmione tą samą soją GMO, genetycznie zmodyfikowaną, gdzie jest olbrzymie dawki glifosadu, czyli tego Roundupu, od czego nasze dzieciaki chorują, mają różne raki i później robione są zrzutki na Facebooku, dzwonią ludzie, proszą o pomoc dla chorych dzieci, a to nie tędy droga. Także na samym końcu pozdrawiam całą ekipę Team Bustowski. Nie będę wymieniał wszystkich, bo naprawdę robią dobrą robotę. Są co chwilę banowani, tak, czy Jerzy, czy Marcinek w jednej osobie. Jak już wiecie, nasza Kasia, która tak bardzo działa o zdrowie dla naszych dzieciaczków, jeździ po różnych samorządowcach, prosi o pieniążki na leczenie. Stała jej się przykra sprawa. Jakimś dziwnym cudem, jak to w Polsce, bo w Polsce zawsze są dziwne cuda, spalił jej się dom z całym dobytkiem. W tym momencie, jak ona w Warszawie była na manifestacji w naszej sprawie, żebyśmy jedli w miarę zdrowe jedzenie, gdzie wbijemy taką maszynkę i zaświeci ona na zielono. No nic. Każdy organizm ma inny. Jeden będzie jadł truciznę, nic mu nie będzie, a drugiemu może zaszkodzić, a nie daj Boże dziecku, i wtedy jest wielki problem. Także miłego Bożego Ciała. Jeszcze zostało parę godzin świętowania. Długi weekend w Polsce. Można pojechać w teren, pozwiedzać sobie lokalne miejscowości, wioski, a przy okazji może znaleźć jakiegoś rolnika, który robi rzeczywiście bez żadnych związków chemicznych jedzenia. Pozdrawiam cieplutko, Jażdżyk Mariusz z Londynu.